Kasiu, w swojej najnowszej książce skorzystałem z bardzo wielu Twoich opowieści, ale najbardziej mi się przydały te z świętego Marka, z czasu, kiedy mieszkałeś razem z Józiem. I zrobiłem taki rozdział, który jest zatytułowany Krawat z papugą. Oj, było coś takiego, ale tu trzeba jeszcze dołożyć, bo to krawat z papugą i koszula non-iron. Krawat z papugą i jeszcze na gumce. Bo to było de facto przepustka do Krakowa. Człowiek z małej miejscowości Łopusznej, a żeby zaimponować wśród krakowian, no to musiał elegancko wyglądać. No i cóż, ubierało się wtedy koszulę non-iron, krawat na gumkę, koszula, powiedzmy, musiała być elegancka, spodnie, garnitur i uderzać delikatnie do Józia, żeby może dał na bilet do kina. No i tak to się zaczęło, powiedzmy, z Józiem, krawat papuga jako przepustka do intelektualnego, powiedzmy, w ogóle do kultury, do kina, do teatru, do dziewczyn. Bo ten teatr to się wiązał u ciebie z dziewczynami, no bo w końcu te bilety, które dostawałeś od Józia, też były po to, żeby sprawdzić, która dziewczyna zna się na kulturze, a która nie. No właśnie, i to było bardzo fajne, że te bilety były, a najczęściej na premierę, ale wtedy tak, to było też i rodzinne jury, które oceniało te moje dziewczyny. Mianowicie ja szedłem zawsze z tymi dziewczynami do teatru na premierę i dopiero później mnie zaskakiwało, dlaczego są wolne krzesła obok mnie. Ja kiedy siedziałem z dziewczyną, opowiadałem im, powiedzmy, już różne rzeczy, powiedzmy, wiliśmy gniazdko, to cieplutkie, to jak to będzie fajnie, jak te dwa skowronki do siebie, i w tym momencie wchodził jeden brat i drugi brat, siadali obok, skończyła się, powiedzmy, taka rozmowa słodziutka, fajna, i ze skowronka człowiek robił się gawronem. I siedział cicho wtedy. No de facto, że jeszcze oni zresztą nie dali tak po sobie znać, że to jest jeden i drugi brat. Dopiero później na drugi dzień, kiedy ja dziewczynę czy jedną, czy drugą odprowadzałem do akademika, czy do domu, szli, a zwłaszcza ten średni, nie? Marian szedł za mną i oceniał ewentualnie wygląd tej dziewczyny, czy przypadkowo nie krzywe nogi. No bo jednak... Ale robił to de facto według mnie trochę z zazdrości, Wojtku. Kasiu, jakie jest twoje najsilniejsze wspomnienie związane z bratem? No, tu trzeba zaznaczyć, że między mną a bratem było 15 lat różnicy. I wiesz, jest taka rzecz, że pamiętam, miałem chyba 8 lat, jak on wprowadzał mnie w życie gwary góralskiej. I wtedy dał mi książkę Tetmajera. I kazał mi się nauczyć jednych z monologów. I to ten pod tytułem Jak się Michał Chowaniec Łoja z Bulcyk z Kośna Kośnego Humru powiesił. No a później byłem aktorem u jego boku, jak się nauczyłem właśnie tego monologu. Z innych takich to są takie miłe wspomnienia, kiedy on przyjeżdżał, a na przykład rodzice mnie czasem wykrzyczeli, brał mnie na ręce wieczór, szedł ze mną na pola i pokazywał mi na niebie gwiazdy, gdzie jest wielki wóz, mały wóz. No był dla mnie takim fajnym drugim ojcem.